To Panie Józefie, jak żyć, żeby przeżyć jak Pan 100 lat? Ja nawet nie myślałem, proszę Pana. No, starać się, żeby człowiek był zadowolony z życia. Żeby coś nie gnębiło człowieka. Bo jak gnębienie jakieś, to wiadomo, że... że i choroba i to wszystko. A po drugie, no to cieszyłem się zdrowiem. No, po prostu byłem niesamowicie zdrowy. Praca uszlachetnia człowieka. I naprawdę ja byłem bardzo zadowolony z mojej pracy. Często gęsto stawiali mnie na takim terenium. Pokazywali moją pracę, osiągnięcia. Miałem całą masę dyplomów po korytarzach koło schodów. No i te dyplomy dzieci same oprawiały. I także byłem zadowolony z tej pracy. Nauczyciele do dzisiaj dnia przesyłają telefony. Także wszystko to składa się na to, że ja tak długo żyję, bo naprawdę byłem zadowolony. Rodzice byli też zadowoleni. Ja zresztą mi rodzicom pomagałem. No z początku, jak porozchodziliśmy się do pracy, bo dzieci się wykształciły, poszli do pracy, rodzice na tym polu sami zostali. No to trzeba było przyjść kosić, trzeba było przyjść kopać. To mnie to bardzo ciągło do domu, żeby to im pomóc, żeby mieli wszystko zrobione na czas. No i to mi nie przeszkadzało. Jakoś mi dawało siły. A nie wiem skąd miałem siły tyle. Jak chodziłem do gimnazjum, to przede wszystkim na nartach jeździłem i skakałem, ale uprawiałem boks, uprawiałem biegi. No i potem w szkole też uczyłem zajęć technicznych, jazdy na nartach, skakaliśmy, urządzaliśmy zawody, no bo tam w Podwilku było gdzie zrobić zjazd i skocznie i to wszystko. Ja mogę dzisiaj o północy iść przez Podwilk i nikt mi słowa marnego nie było. No i także życie tutaj mnie bardzo cieszyło. A jak człowiek jest niezadowolony z pracy, to jest na pierwszym miejscu choroba. Zaraz jakaś choroba się przyczepi człowieka. A ja na przykład byłem z pracy bardzo zadowolony. No i to człowieka bywanie wszystko cieszy. I dlatego człowiek chyba żyje, bo to zdrowie potrzebne było, ale jak było zdrowie, no to się i pracowało tak jak trzeba. No i zdrowia po prostu trzeba szanować. Jakby nie było, trzeba szanować. Trzeba się ubrać wtedy, kiedy trzeba. Nie trzeba się pocić gdzieś tam, a potem się uziębić. No, takie praktyczne rzeczy. Bo lekarstwa to też są trucizną. Nie tylko leczą, ale i trują. No, starać się, żeby człowiek był zadowolony z życia. A słuch tutaj będzie? Nie, tylko będzie zdjęcie teraz. Zdjęcie, no. Jeszcze to też kolega, dziadko. Dobra. Dziękuję.